przyznawanie się do niewiedzy i taka akceptacja tego, że się nie wie, no to jest taka cenna umiejętność, moim zdaniem. Cześć, tu Ola Kunysz. Ja jestem programistką, ale jestem też blogerką, prelegentką, można powiedzieć, że jestem podcasterką, a ostatnio nawet nagrywam TikToki. I to nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że oswoiłam się z niewiedzą, oswoiłam się z niedoskonałością, z tym, że nie robię czegoś perfekcyjnie. O perfekcjonizmie jeszcze będę nagrywać odcinek, ale dzisiaj chcę powiedzieć o niewiedzy. Ostatnio było o nauce i o zdobywaniu wiedzy, a dzisiaj o tym, czego nie wiemy. Czego nie wiemy, że nie wiemy. Albo wiemy, że nie wiemy. To jest jeszcze ciekawsze. Bo wiele osób ma z tym problem, żeby przyznawać się do tego, że czegoś nie wie. A przecież nigdy w tej branży nie będziemy wiedzieć wszystkiego. O tym już mówiłam. No chyba, że jesteś na początku swojej drogi w jakimś temacie. Wtedy występuje u Ciebie tak zwany efekt Krugera-Dunninga, czyli taka ogromna pewność siebie na samym początku ze zdobywaną wiedzą, która po prostu szybuje w kosmos. I potem dopiero jak uświadamiasz sobie, jak wiele rzeczy jeszcze nie wiesz, to powolutku spada. I jesteś w takim punkcie, gdzie myślisz sobie, że tak mało jeszcze wiesz, zanim to się zacznie znowu wznosić. I nie wiem, czy doświadczasz czegoś takiego. Ja ostatnio miałam okazję pisać artykuł do magazynu Programista i tam pisałam o wyszukiwaniu wizualnym. I wydawało mi się, że już bardzo dużo wiem na ten temat i miałam taki... No już nie byłam na tej wznoszącej, takiej tej pierwszej, tylko gdzieś tam już opadałam, ale ciągle wydawało mi się, że wiem bardzo dużo. No bo robiłam już prezentację na ten temat, trochę z tym pracowałam i jak zaczynałam pisać ten artykuł, który był taki no popularno-naukowy, ale jednak bardzo naukowy, no to poprosiłam mojego kolegę, Marka Będkowskiego, który zdecydowanie dalej jest w tej drodze w uczeniu maszynowym. Poprosiłam go, żeby zrobił mi korektę tego artykułu, żeby nie było, wiecie, no jakiegoś przypału, żeby nie wyszło, że mówię jakąś nieprawdę. No i Marek do każdego akapitu w zasadzie podsyłał mi jakiś artykuł, gdzie jeszcze mogłam się czegoś nauczyć. No i ja po prostu miałam taki moment, Boże, to nie jestem właściwą osobą do tego, żeby pisać ten artykuł, może to nie był taki dobry pomysł, przecież ja nic nie wiem, przecież tutaj jakby jest jeszcze taki ogrom wiedzy przede mną. No ale... Ponieważ się zobowiązałam, no to już napisałam ten artykuł i okazało się, że wiedza, którą ja miałam na początku pisania, a wiedza, z którą ja skończyłam pisać ten artykuł, to był w ogóle zupełnie inny poziom, dlatego że ja się bardzo dużo nauczyłam w trakcie. I to też jest takie ciekawe zjawisko, że jak wskakujemy do czegoś, czego jeszcze nie wiemy tak dobrze, czego nie znamy tak dobrze, ale w trakcie uczymy się bardzo dużo, to koniec końców, na końcu tego projektu będziemy umieć więcej, niż gdybyśmy siedzieli miesiącami i uczyli się tego tak po prostu dla siebie. To jest trochę to, o czym mówiłam ostatnim razem. Bo najważniejsze tak naprawdę nie jest to, co umiesz, albo czego nie umiesz, czego nie wiesz teraz. Najważniejsze jest to, czego się chcesz nauczyć, czy chcesz się nauczyć nowych rzeczy. I znacie pewnie te rozmowy rekrutacyjne, na których ktoś pyta, jak wywołać na przykład garbage collector? No właśnie. Nie wiem, jakby skąd się biorą takie pytania. Pewnie z jakiegoś podręcznika dobrych pytań na rozmowy kwalifikacyjne, ale większość prawdziwych rozmów kwalifikacyjnych, takich, na których ja byłam i takich, które też sama przeprowadzałam, polega na tym, że rozwiązuje się prawdziwe problemy, to znaczy albo problemy, które naprawdę występują w projekcie i wtedy ja jako osoba rekrutowana pomagam rozwiązać taki problem i czasami mam realny wpływ na to, co się dzieje w tym projekcie, albo jakieś problemy z przeszłości, z którymi zespół się zmagał, no i nie wiem, jakieś alternatywne scenariusze, z którymi ja mogę tutaj przyjść i podzielić się jakoś swoją wiedzą. I to pokazuje po pierwsze, jak my reagujemy na jakieś problemy, które są nietypowe, nie, że wykute na blachę z jakiejś książki o rozmowach kwalifikacyjnych, tylko takie prawdziwe problemy z projektów.
I po drugie też, jak szybko ja się adaptuję do nowej sytuacji. No bo jeśli ja całe życie pracowałam, nie wiem, w jakimś fintechu i nagle wchodzę do działu na przykład e-commerce, to ja nie będę znać tego nazewnictwa, tej sytuacji, ale jeśli mam w sobie właśnie tą naturalną taką ciekawość, to będę chciała się dowiedzieć tych rzeczy i coś tam wykombinuję, no bo mam jakieś umiejętności, mam jakąś wiedzę, więc zaadaptuję to wszystko do tego nowego problemu. No bo jest wiele osób, które się na przykład obrażają na rozmowach rekrutacyjnych. Ja nie doświadczyłam tego, ale słyszałam takie historie, że ktoś zaczął na przykład wrzeszczeć, bo czegoś nie wiedział, ktoś mu tam, nie wiem, czy brnął w to jakby w jakiś kompletnie idiotyczny scenariusz, czy po prostu przyznał się do tego, że nie wie. No pewnie się nie przyznał, bo skoro miał z tym problem, to pewnie się nie przyznał. No i kiedy ta osoba, która go rekrutowała, powiedziała, nie, no to powinno być tak, tak zupełnie, wiecie, luźno, to ta osoba zaczęła wrzeszczeć. Bo jak to, jak śmie ktoś obrażać inteligencję jego i tak dalej? No w ogóle jakiś taki dziwny scenariusz. Kto by pomyślał, że coś takiego może się stać na rozmowie? Ale to wszystko bierze się z tego, że my nie potrafimy powiedzieć nie wiem. Takie proste, nie? Takie proste, takie trudne. Bo to przyznawanie się do niewiedzy to jest w ogóle umiejętność. To jest coś takiego, co się nabywa. To znaczy najpierw się traci, bo dzieciaki łatwo przyznają się do tego, że czegoś nie wiedzą. Potem to zatracamy, dlatego że głupie jest czegoś nie wiedzieć w szkole, czy potem na studiach. I jak zaczynamy pracę, to jest dokładnie ten sam problem. I potem znowu musimy w sobie odkryć tą umiejętność na nowo i przyznawać się do tego, że czegoś nie wiemy, że czegoś nie umiemy. Bo to wyjdzie. To wyjdzie tak czy siak. Jeśli ty się do czegoś nie przyznasz w projekcie, a coś się sypnie, no to ktoś przyzna się za ciebie. I wtedy jest jeszcze gorzej. Także dużo łatwiej jest się przyznawać od razu. Nawet są takie zespoły, które mają tak zwany kult niewiedzy i kult takiego przyznawania się do błędu. I to jest super, dlatego że jeśli wszyscy się cały czas przyznają do czegoś, nawet jeśli to są jakieś małe rzeczy, no to potem nie ma takiej sytuacji, że jest jakiś ogromny błąd spowodowany przez to, że ktoś się po prostu bał przyznać do tego, że coś zrobił źle albo czegoś nie wiedział. A uwierzcie mi, że są takie projekty, gdzie ktoś siedział przez miesiąc i udawał, że wie, a nie wiedział i coś się posypało tak srogo i no, posypało się też srogo zatrudnienie tej osoby najczęściej. Także no, co może się stać, jeśli przyznasz się do tego, że nie wiesz? Jeśli pracujesz w takim zespole, który nie wyszydza i nie wyśmiewa, no to nic. A co się stanie, jeśli się nie przyznasz? No to tutaj już te konsekwencje mogą być grube. Także przyznawanie się do niewiedzy i taka akceptacja tego, że się nie wie, no to jest taka cenna umiejętność, moim zdaniem. Bardzo jestem ciekawa, jak ty podchodzisz do swojej niewiedzy i jakie masz wyzwania w tym temacie, możesz się podzielić w komentarzu. Tylko nie dziel się historią swojego kolegi, koleżanki, szwagra i kogoś z innego projektu, kogo znasz, że ma taką historię, tylko podziel się swoją opinią. Jak ty reagujesz na to, że czegoś nie wiesz, czy się przyznajesz do błędu, czy się przyznajesz do niewiedzy? Jak to jest u ciebie? Nie wiem, czy to słychać, ale sąsiad gra na ukulele. Tak trzeba żyć.